przechodzimy do punktu 14, to jest interpelacja i wnioski radnych. Bardzo proszę, pan Arkadiusz Gajewski jako pierwszy. Uśmiechamy się tutaj, bo radny Kowalski też się zgłaszał w tym samym czasie chyba. Panie przewodniczący, panie prezydencie, ja chciałbym podjąć taki wątek, który pojawił się w zeszłym miesiącu na sesji Rady Powiatu. Mianowicie jeden z radnych tam apelował o to, żeby spróbować zrobić wspólną sesję Rady Miasta i Powiatu w sprawie Zalewu Sulejowskiego, żebyśmy popracowali wspólnie, zajęli się tym tematem i spróbowali poszukać rozwiązań, inicjatyw, pomysłów, które gdziekolwiek gdzieś się tu znajdują wokół nas, w naszych umysłach, wśród ekspertów lokalnych. Ja wiem, że można temu pomysłowi zarzucić pustkę, ale lepiej uważam naprawdę robić cokolwiek, zastanawiać się, rozmawiać, szukać tych rozwiązań. O tym, jaka jest sytuacja zalewu, jaki ma wpływ na naszą sytuację gospodarczą, myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać, a tutaj nie chcę uprawiać też pustej retoryki. Oprócz tego, że chciałbym ten wniosek, który radna powiatowa zgłosiła na poprzedniej sesji, przekazać też na tą naszą sesję miejską, zachęcić, poprosić państwa, pana przewodniczącego i pana prezydenta do wspólnej organizacji takiego przedsięwzięcia, po to, żebyśmy porozmawiali poważnie o tym, co się dzieje, co wiemy. Ten apel na państwa ręce składam. Druga sprawa, o której chcę powiedzieć, to jest, proszę państwa, właściwie też postulat, apel, nie umiem do końca sprecyzować, czy to jest chyba raczej forma wniosku, interpelacji. Proszę państwa, obserwując naszą samorządność tutaj w Polsce, ja przynajmniej od wielu lat patrzę z pewnym podziwem na to, jak wiele samorządów w sposób otwarty wychodzi do obywatela. Chodzi mi w tym przypadku o procedury budżetowe, o sposób kształtowania budżetu. Mi osobiście brakuje w obecnej formule, która funkcjonuje, czegoś takiego, tego momentu jakby kontaktu z obywatelem. Być może to też można zarzucić temu pomysłowi jakąś tam niezbyt dużą poradność, ale po to tu działamy, po to tu istniejemy, żeby dla naszych mieszkańców pracować, służyć. Wydaje mi się, że śladem wielu miast można by otworzyć taką formułę, nadchodzi październik, właśnie jest przestrzeń do tego typu inicjatyw, mi się wydaje, czy listopad. Możliwość zgłaszania propozycji, koncepcji, nawet w formie maila. Ja mogę pokazać wiele przykładów gmin w Polsce, które w ten sposób funkcjonują. Ja już nie chcę jakby odnosić się do tego, że obecna procedura budżetowa wydaje się być bardzo hermetyczna, nawet pojedynczy radny nie może zgłaszać wniosków. Ja nie jestem zwolennikiem też jakiejś anarchii, jakiejś próby burzenia pewnego porządku, logiki w działaniu. Doskonale zdaję sobie sprawę, że finansowe ograniczenia powodują, że jakby eskalowanie roszczeń niczemu dobremu służyć nie może. Ale jest wartość demokratycznego jakby współistnienia nas tutaj jako reprezentantów i mieszkańców. Ja myślę o tym, żebyśmy poszukali takiej formuły, żeby mieszkańcy mogli zgłosić swoje propozycje bezpośrednio. Czy to przez maila, czy przez stronę internetową, w jakikolwiek sposób, tak żeby uczestniczyli w akcie tworzenia budżetu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu Jarko, tylko mogę dodać, że oczywiście jeśli chodzi o zalew, to jest taka moja uwaga, to my z powiatem możemy to zrobić, ale ja bym rozszerzył też na gminy, które leżą bezpośrednio przy zalewie, dlatego że one tutaj mają, my nie mamy nic do czynienia z zabrudzaniem wód zalewu, bo leżymy zupełnie inaczej, nie dotykamy do zalewu, a wiele gmin poprzez swoją właściwą gospodarkę, że tak powiem ściekową, komunalną, mogą wpłynąć na polepszenie tej czystości i ich włączyć w to spotkanie, o którym kolega radny mówił, także jakby rozszerzając i potwierdzając jego ten wniosek. Proszę bardzo, kolega Jacek Kowalewski teraz. To znaczy może ja działa, tak? Zalew Sulejowski jest ciekawą i trudną sprawą. Ja mam swoje też koncepcje, ale to przyjdzie taki moment, ale nie widzę przeszkód, żeby coś takiego zrobione, żeby władze zewnętrzne i Skarb Państwa, żeby usłyszały o głosie samorządów miejskiego, powiatowego. Nie widzę przeszkód, żeby Sulejów był w Olbusz, Mniszków, które okalają Zalew Sulejowski, gmina Tomaszów. Także to na pewno, bo to jest takie spotkanie, gdzie możemy się podzielić informacjami. Ale to było tak jakby dodatkowe. Ja chciałbym, proszę państwa, bo to jest takie, to co chcę teraz powiedzieć w paru sprawach, to są, no pierwsza taka bardzo miła sprawa, piątek i sobota to były obchody
regionalne Światowych Dni Turystyki, na których samorząd Tomaszowa Mazowieckiego dostał wyróżnienie za Tomaszowską Okrąglicę. Przypomnę, że Okrąglica to jest skansen rzeki Pilicy, niebieskie źródła i grunty nagórzyckie. Pan prezydent się tym nie pochwali, ale ja powiem, był pan prezydent z panią naczelnik Wydziału Promocji, z panią Moniką Tazbiel i Izą Młynarczyk. Certyfikat był wręczany, zdjęcia były robione. Bardzo fajna sprawa. Ziemia Tomaszowska w ogóle się pokazała bardzo dobrze, dlatego że certyfikat dostał Mikrokosmos z ujazdu. Oprócz tego były 3 certyfikaty dla punktów informacji turystycznej. 2 jednogwiazdkowe, 1 dwugwiazdkowy w Spale, Winowłodzu i w Tomaszowie. Wydział Informacji Turystycznej i Promocji dostał tytuł punktu takiego z jedną gwiazdką. To jest to ta tak zwana sympatyczna rzecz, bo znowu ziemia tomaszowska była widoczna na tle województwa i to tak jakby najlepiej wypadła, bo w sumie 5 rzeczy było związanych z ziemią tomaszowską. Ale proszę Państwa, to było 21. Proszę Państwa, byłem 20, to znaczy dzień wcześniej, bo w czwartek na spotkaniu w Spale w placówce terenowej Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie było spotkanie z Instytutem Geografii Miast i Turyzmu, placówki Uniwersytetu, gdzie był pan profesor Liszewski, autorytet turystyczny na terenie całej Polski, był aktualny dyrektor resortu wodarczego, parę osób z tego instytutu. Ja tam byłem jako przedstawiciel lokalnej organizacji turystycznej w Spale, której jestem członkiem. I pytałem, bo to było takie spotkanie na temat nawiązania współpracy z samorządami i z innymi, z organizacjami pozarządowymi i z innymi osobami, które się tą turystyką zajmują. I pytałem pana dyrektora instytutu, pana profesora Włodarczyka, czy władze Tomaszowa były na to spotkanie zaproszone. Powiedział mi 2 razy, mi potwierdzał, że tak, nikogo z Tomaszowa nie było i to było przykre. Ale powiem, że droga jest otwarta dla władz samorządowych Tomaszowa, że tej współpracy Uniwersytet Łódzki oczekuje. To znaczy chce współpracować z samorządami w celu tak jakby poprawienia jakości działań w zakresie turystycznym. To jest ta druga sprawa. Proszę Państwa, ulica... Nie, to znaczy wnioski, no żeby pan prezydent nawiązał tą współpracę. Proszę Państwa, teraz wniosek. Nie wiem kiedy, ale kończy się budowa ulicy aktualnej Tadeusza Kawki. Prośba jest taka, żebyśmy może zrobili tak zwane uroczyste, to znaczy to wniosek do pana prezydenta, żebyśmy zrobili może tak zwane uroczyste przecięcie wstęgi na tej ulicy, bo tutaj były pretensje ze strony części radnych o to, że nazwa tej ulicy tak była nagle niespodziewanie wprowadzona, że nawet nie zdążono poprosić rodziny najbliższej Tadeusza Kawki. Jest taka okazja, żeby zrobić tak zwaną imprezę promocyjną, uroczyste przecięcie wstęgi na wybudowanej ulicy Tadeusza Kawki z zaproszeniem córek pana Tadeusza. Jedna z córek to jest profesor Uniwersytetu Łódzkiego zajmująca się turystyką. Pani Wolanik. To jest wniosek. Proszę, następny, to znaczy wniosek. Panie prezydencie, no tworzy się budżet na rok przyszły. Prosiłbym o to, żeby chodnik na ulicy Koplina w pobliżu osiedla Niebrów, żeby wpisać do remontu i żeby tam zrobić porządny, bo spółdzielnia mieszkaniowa kończy teraz już remont i ocieplenie pawilonu na Dnieprowie, właśnie przy ulicy Koplina. Ulica Paszkowskiego jest porządnie zrobiona, ta, która prowadzi do basenu i do tkacza. I prośba taka, żeby ulica Koplina, też mówię, wtedy ta część Tomaszowa będzie też no, taka ładniejsza, bo to jest jakaś tam część wizytówki miasta. Proszę Państwa, w sprawie ulicy Modrzewskiego. Wiem, że tworzy się, to znaczy jest wykonywany projekt teraz ulicy Modrzewskiego i w związku z tym mam taki wniosek do prezydenta miasta, żeby porozmawiać, bo to jest droga powiatowa, ale żeby porozmawiać
ze starostą i służbami inwestycyjnymi starostwa na temat wprowadzenia ciągu pieszo-rowerowego od samego skansenu. Jest taka możliwość wprowadzenia tego ciągu pieszo-rowerowego poza tak jakby tymi blachami, które są po lewej stronie, dołem. Na lekkim wzniesieniu można taki ciąg pieszo-rowerowy zrobić. Proszę Państwa, powiem, co jest ważne. Ulica, ten cały zakręt jest bardzo trudny. Tam w wielu wypadkach trzeba uciekać bardzo, jak ciężarówka jedzie od strony miasta, to ja, jadąc od strony Smardzewic, muszę uciekać pod same blachy. Jest możliwość, gdyby ten ciąg pieszo-rowerowy powstał, proszę Państwa, to można zlikwidować ten chodnik, który jest przy działce niebieskich źródeł i poszerzyć tą jezdnię o te 1,5 metra. Byłaby to wspaniała sprawa i przyszła sprawa, mówię, bo jeżeli się dzisiaj tego nie załatwi na etapie projektowania ulicy Modrzewskiego, to się tego nigdy nie załatwi, a jest to możliwe. I prośba do pana prezydenta, że gdyby zaczął takie rozmowy, chciałbym w tych rozmowach też uczestniczyć, bo troszkę się na tym znam. Troszkę się na tym znam i prośba taka do pana prezydenta, jeśli chodzi o to. Proszę Państwa, ulica Tkacka 10. Ten projekt uchwały, który był wycofany. Ja mówiłem to na komisji, bo komisja komunalna na ten temat rozmawiała i powiem Państwu tak, jest to miejsce bardzo ważne dla Tomaszowa, bo to jest centrum Tomaszowa. To jest ścisły związek z placem Kościuszki i tam nie powinno być żadnych sprzedaży, dopóki nie będzie tak jakby wizyjnego opracowania związanego, mówię, w ramach planu zagospodarowania miejscowego dla tego terenu, wizyjnego spojrzenia na ten teren, bo to jest teren bardzo ważny. Mam nadzieję, że niebawem ruszy Galeria Mazowia po drugiej stronie Wolburki, będzie budowana ulica Bulwary i cała ta enklawa własności komunalnej jest bardzo ważna do zagospodarowania. I to ma być część, tak jakby wizytówki centralnej części miasta. I proszę Państwa, sprawa ostatnia. Jak Państwo wszyscy wiecie, udało się miastu, dzięki Państwu też, dzięki apelowi, który miasto wystosowało, wspierający poczynania prezydenta, ale i myśmy w tej, mamy wszystkie węzły, nazwy węzłów takie, jak chcieliśmy. Mamy też węzeł Tomaszów Centrum, nie ma węzła Ujazd już. Ale proszę Państwa, ja to tak skomentuję, proszę Państwa, bo chciałem to podkreślić, że mówię, jest to nasz wspólny sukces, że mówię, bo władze są dzisiaj samorządowe wykonawcze takie, za ileś tam lat będą inne. Jest to wszystko robione dla miasta. Dla miasta, bo miasto będzie, bez względu na to, kto będzie prezydentem, kto będzie radnym, to miasto będzie funkcjonowało i to, co się zrobi dzisiaj dobrze, będzie funkcjonowało przez następne dziesięciolecie. I chciałem Państwu powiedzieć, że upór i konsekwencja w zakresie działania, nieopuszczanie rąk powoduje to, że ten sukces można osiągnąć. I to tyle, że nie można do wielu rzeczy podchodzić bardzo urzędniczo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Bardzo proszę, kto z Państwa w tym punkcie interpelacji, wnioski radnych. Proszę bardzo, pani Izabela Batorska. Panowie prezydenci, szanowni państwo, najpierw ulica Myśliwska. Dziękuję w imieniu mieszkańców za wyłożenie tej ulicy płytami. Chciałabym tylko dopytać, dlaczego tam powstała taka przerwa między jedną częścią płyt, a drugą. Jest to w okolicy toru kolejowego. No i jeszcze taka rzecz, że gdy nie było tych płyt, były sygnały, że jest kurz i że jest błoto. Natomiast teraz, kiedy już są płyty, są sygnały, że jest nadmierna prędkość. Także ewentualnie proszę rozważyć ten próg zwalniający. No na płytach jest na ulicy Witosa. Następnie jeszcze chciałabym powiedzieć o przystanku na ulicy Wąwalskiej, który służy no, głównie dzieciom, które dojeżdżają do szkoły w Białobrzegach. Ja wiem, że przystanki były wymieniane ostatnio. No niestety
również ten, przedtem była choć mała taka wiata, no taki daszek, może niewielki, ale te dzieciaki miały się gdzie chować. Natomiast teraz, gdy jest deszcz, jakieś warunki niesprzyjające, niestety te dzieci nie mają gdzie stać. One po prostu stoją, mokną. Siadają zresztą na krawężnikach albo gdzieś tam, gdzie mogą, bo nie mają ani gdzie usiąść, ani się gdzie skryć. I jeszcze odnośnie również tego tematu, może, no nie wiem, to w postaci chyba prośby może też, żeby jakoś może z dyrektor MZK, z dyrektorką szkoły spróbowali te autobusy dostosować do tych dzieciaczków. Te małe dzieciaczki nie mają czym dojechać na południe do szkoły i nie mają również jak wrócić. Są to małe dzieciaczki najczęściej. No, starsze jakoś sobie tam radzą, ale te maluchy prosiłabym też o pamięć o nich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radna Wacława Bąk. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, ja mam jedną interpelację, która jest efektem zgłoszeń czy też interwencji ze strony mieszkańców, a rzecz dotyczy osiedla usytuowanego wokół aktualnej szkoły podstawowej numer 8. Otóż zgłaszam prośbę, interpelację o dostępność placu zabaw przyszkolnego. Moje wiadomości są takie, że ten plac jest o godzinie 17 zamykany. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś wnioski, interpelacje? Proszę bardzo pana prezydenta o odpowiedź. Dziękuję bardzo. Ja na nie możliwe, na niektóre odpowiem zagadnienia. Pozostałe oczywiście odpowiedzą moi zastępcy, jeżeli będą mieli coś jeszcze do dodania. Rada Miasta i Rada Powiatu Rady w sprawie Zalewu Sulejowskiego. Proszę państwa, w ubiegłej kadencji sprawy Zalewu Sulejowskiego batalię prowadziłem od tej sali po salę obrad w Urzędzie Marszałkowskim, na której to przedstawiałem na jednej sesji Rady Sejmiku Województwa Łódzkiego problem Zalewu Sulejowskiego. To tu w tej sali organizowaliśmy konferencję z udziałem przedstawicieli wszystkich gmin okalających Zalew Sulejowski, gmin, które, no, że tak powiem, są beneficjentami i użytkownikami tych terenów. Po tej stronie siedzieli naukowcy nie tylko z Łodzi, no, do których, powiedzmy, już straciliśmy cierpliwość. Doprosiliśmy naukowców z Politechniki i z Uniwersytetu w Olsztynie i z innych części Polski, przedstawiali swoje koncepcje. Dokonaliśmy wizji lokalnej, pływaliśmy po tym Zalewie Sulejowskim, pokazywaliśmy naukowcom to, co jest w wodzie, pod wodą, w zatokach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, jeżeli państwo przewodniczący Rady Powiatu i Rady Miasta życzą sobie, bardzo prosimy o wspólną debatę. Tylko dzisiaj, czytając o projektach, o działalności Sejmiku Wojewódzkiego, słyszymy o działaniach dotyczących czystości wód Zalewu Sulejowskiego na poziomie województwa czy na poziomie kraju. My jako gmina Tomaszów, oprócz oczywiście albo aż z powodu turystyki, z powodu spożywania wody z rzeki Pilicy, nam jest bardzo Zalew Sulejowski bliski naszemu sercu, naszym potrzebom. Tylko nie mamy tam nawet skrawka ziemi. Nie mamy prawa ingerować w to, co otacza bezpośrednio Zalew Sulejowski. Wydaje mi się, że na ten czas i na czas przeszły wykonaliśmy kawał roboty i wszystko, co jest możliwe do tego, żeby temat Zalewu Sulejowskiego znalazł się na kartach i na ławach posiedzeń Sejmiku Wojewódzkiego. Być może i nawet Sejmu, dlatego że chcę powiedzieć o interpelacjach poselskich, które dotyczyły Zalewu Sulejowskiego, a do których dosyłaliśmy materiały z naszych posiedzeń tutaj, tych grup, które uczestniczyły w pracach tutaj w Urzędzie Miasta. Oczywiście decyzja co do wspólnych posiedzeń pozostawiam w gestii, nie śmiem nawet, ale jest w gestii pana przewodniczącego. Co dotyczy tworzenia budżetu, to nikt inny jak 23 radnych jest
przedstawicielem społeczeństwa Tomaszowa Mazowieckiego do przedstawiania wniosków. Nie do końca wyobrażam sobie możliwość zgłaszania każdego wniosku, choć poprzez państwa radnych jest to możliwe oczywiście, dlatego że mieszkańcy dzisiaj nie znają realiów tego, na jakich zasadach budżet jest tworzony i jak pracujemy. Możemy narazić się na zarzuty odrzucenia wielu, wielu wniosków, bo my chcieliśmy, bo my zgłaszaliśmy. To państwo najlepiej wiedzą, w ramach jakich budżetów, w ramach jakich zadań realizujemy budżet. Przypominam o wieloletnim programie WPI, który jest przez państwa zatwierdzony i modyfikowany na bieżąco. I państwo zdajecie sobie sprawę, że nie możemy dzisiaj no gdzieś po prostu nowych zadań, choć bardzo potrzebnych wprowadzać do tego budżetu, czy dawać nadzieję nawet mieszkańcom na to, że te zadania pokażą się w budżecie. Więc jest to bardzo trudne zagadnienie, aczkolwiek oczywiście realne i bardzo proszę o zgłaszanie takich potrzeb. Jeśli zaś chodzi o interpelację pana Kowalewskiego, to oczywiście potwierdził pan, dziękuję, że uczestniczyliśmy. Dziękuję za pochlebne słowa, że tak Tomaszów dobrze wypadł. Dziękuję wobec tego za pochwały, że nie uczestniczyliśmy w spotkaniu w Spale. No, we wszystkich spotkaniach nie możemy uczestniczyć, biorąc jeszcze pod uwagę fakt, że mój zastępca był na urlopie, więc panem Zaniem mieliśmy ograniczone możliwości tutaj działania. Natomiast chcę powiedzieć, że z Uniwersytetem Łódzkim, zarówno z panem rektorem Niklem, jak i tutaj Wydziałem Geografii i Turyzmu na bieżąco prowadzimy rozmowy i jesteśmy, że tak powiem, wspólnie realizujemy te zadania, dopraszamy zresztą Uniwersytet do przedsięwzięć, które prowadzimy. Co do sprzedaży ulicy Tkackiej, to ja nic nie powiem, bo nie ma tego tematu. W związku z tym niepotrzebna tutaj pana obawa. Nie ma tematu, nie ma projektu uchwały, nie ma sprzedaży. Proszę pana, jest sesja Rady Miejskiej, w związku z tym nie wskrzeszajmy pewnych mitów, które gdzieś tam zaległy. Ich nie ma, po prostu nie ma takiej uchwały. I z tym się musi pan zgodzić. Ulica Tadeusza Kawki. Nie wiem, czy z pompą będzie otwarta, czy nie. Wspomniane córki oczywiście znam. Panią Manitę, panią profesor znam o tyle dobrze, że jesteśmy na stopie koleżeńskiej. Niewątpliwie, jeżeli będzie taka potrzeba, doprosimy do tego aktu. Natomiast zgłosiłem temat pani dyrektor Ewie Męcinie, pierwszego liceum, że przymierzamy się do ukończenia tego zadania. Podałem termin. I mam nadzieję, że szkoła tutaj, szkoła, której dyrektorem pan Tadeusz Kawka był przez wiele lat również moim dyrektorem, stanie na wysokości zadania i przygotuje odpowiednią oprawę. Nie wiem, czy odsłonięcia, czy też wspomnienia o panu dyrektorze Kawce, to już zostawiłem w gestii szkoły. Cieszę się, że sukces węzłów to sukces wspólny i cieszę się, że dopięliśmy, czy głównie za sprawą pana radnego, ale myślę, że i również radnych pozostałych dopięliśmy tego do końca. O Myśliwskiej powie pan Zań, bo myślę, że to ciekawa wypowiedź. O przystanku w Białobrzeskiej, w Białobrzegach poinformujemy pana Jobka. Mam nadzieję, że pani dyrektor szkoły już się kontaktowała, bo jeżeli widzi pani dyrektor szkoły potrzebę, jakąkolwiek potrzebę, że jest potrzeba realizacji pewnych działań innych, które mogą pomóc dzieciom, no to nie wyobrażam sobie, żeby pani dyrektor w tej sprawie nie interweniowała. Oczywiście dostępność placu zabaw, pani radna, nie ma w ogóle dyskusji. To musi być otwarte, po to place zabaw budujemy, aż do następnego zniszczenia oczywiście, bo tak jak w pani szkole dostępny plac zabaw był i dzisiaj w części jest zamknięty. Ale trudno, to również przemawiamy do społeczności miasta, przemawiamy do obywateli. Otwieramy, będziemy sukcesywnie naprawiać i mam nadzieję, że wreszcie mieszkańcy miasta przestaną niszczyć. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Jeżeli chodzi o ulicę Myśliwską, ten niedokończony teren to jest teren, który należy do PKP, to jest teren zamknięty i do tej pory nie
to nie udało nam się uzgodnić z centralą wejścia w ich pas. I dlatego to jest niezrobione. To wszystko. Dziękuję panom prezydentom. Proszę państwa, wyczerpaliśmy punkt interpelacji i wnioski radnych.